W dzisiejszym odcinku historia, która nigdy nie powinna się wydarzyć. Taka, która wywołuje refleksję, czy aby na pewno instytucje, które mają służyć, chronić i zapobiegać, robią to w sposób właściwy. Bo nieakceptowalne w tej sprawie wydarzenia zostały zgłoszone. Jednak nie wydarzyło się nic, co mogłoby zapewnić bezpieczeństwo osobie zgłaszającej. Może procedury, może obojętność, a może jeszcze inne powody. Niemniej jednak, poznając szczegóły tej sprawy, można odnieść wrażenie, że nie wszystko działa tak, jak powinno. I nierzadko jest tak, że biurokracja i statystyki okazują się ważniejsze niż ludzkie życie. Zapraszam na historię Agnieszki Osesik. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do województwa dolnośląskiego, do oddalonej o mniej więcej 80 km od Wrocławia Legnicy. Miasto położone nad rzeką Kaczawą i Czarną Wodą. Zgodnie z danymi z 2023 roku Legnicę zamieszkiwało 93 tysiące mieszkańców. Wiele atrakcji turystycznych, takich jak Zamek Piastowski, Muzeum Miedzi czy zabytkowy park miejski, to tylko kilka charakterystycznych dla tego miasta miejsc. W roku 2020 w jednym z wieżowców przy ulicy Wielkiej Niedźwiedzicy w Legnicy mieszka 35-letnia wówczas Agnieszka Osesik. Agnieszka pochodzi z Chojnowa. Studiowała na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W pewnym momencie, chcąc się usamodzielnić, decyduje się na przeprowadzkę do Legnicy. Nie udaje jej się jednak znaleźć pracy w zawodzie. Zostaje zatrudniona w recepcji w dużej firmie transportowej. Kobieta ma wiele pasji i zainteresowań. Jeździ na łyżwach, nartach, chętnie podróżuje i odkrywa najpiękniejsze zakątki Polski. Jest ambitna i pracowita. Lubi jazdę samochodem, fascynują ją również motocykle, planuje nawet zrobić sobie prawo jazdy. Agnieszka jest jedynaczką. Ma bardzo dobry kontakt ze swoimi rodzicami. Często rozmawiają, dzwonią do siebie, wzajemnie się odwiedzają. W jej życiu brakuje jednak kogoś, z kim mogłaby wspólnie przeżywać i realizować wszystkie plany dotyczące chociażby kolejnych podróży. Agnieszka pracuje w jednej z większych firm zajmujących się dystrybucją krajową i międzynarodową. Firma zatrudnia wielu pracowników, w ramach kolejnych rekrutacji przyjmowane są nowe osoby, więc nie wszyscy się tam znają. Tak jest również w przypadku Agnieszki i Radosława. Pewnego dnia przy bramie wjazdowej do firmy Agnieszka jest świadkiem dyskusji między ochroniarzem a pewnym mężczyzną. Dotyczy ona możliwości wjazdu na teren firmy. Chociaż wspomniany mężczyzna jest jej pracownikiem, bo zatrudniono go na stanowisku kierowcy, to z jakiegoś powodu ochroniarz nie chce wpuścić go na plac. Agnieszka przygląda się tej sytuacji. Dzieje się jednak tak, że w pewnym momencie Agnieszka i wspomniany mężczyzna zaczynają ze sobą rozmawiać. Kiedy się sobie przedstawiają, kobieta dowiaduje się, że ma on na imię Radosław. Jest wówczas 2017 rok. Agnieszka i o rok starszy od niej Radosław łapią wspólny język. W swoim towarzystwie czują się bardzo dobrze, mają o czym rozmawiać, ewidentnie jest między nimi pewna nić porozumienia, zafascynowania i zauroczenia. W pewnym momencie, w dość naturalny sposób, zostają parą. Radosław jest w Agnieszce bardzo zakochany. Wierzy, że stworzą trwały związek, taki na zawsze. Wydawać by się mogło, że wszystko się wreszcie ułożyło, że wszystkie elementy wskoczyły na swoje miejsce. Praca, związek, wspólne marzenia i podróże. I tak jest, ale tylko przez pewien czas, bo w maju 2020 roku dochodzi do ogromnej tragedii. Na klatce schodowej, przy ulicy Wielkiej Niedźwiedzicy w Legnicy, padają dwa strzały. Pierwsza kula trafia w drzwi prowadzące do piwnicy, drugi strzał odbiera życie Agnieszce Osesik. Najpierw huk, potem dym. Taki widok zastają mieszkający w bloku lokatorzy. Pierwsza myśl jest taka, że to przez wybuch gazu. Jeden z mieszkańców wybiega na klatkę, by sprawdzić, co się właściwie stało. Czy komukolwiek zagraża niebezpieczeństwo, czy trzeba rozpocząć ewakuację. Wszędzie jest dużo dymu, jednak kiedy wspomniany mieszkaniec staje w pobliżu drzwi do piwnicy, zauważa coś, czego zupełnie się nie spodziewał. Na podłodze leży kobieta z widocznymi obrażeniami głowy.
zostają wezwane odpowiednie służby. Kobiecie zostaje udzielona pierwsza pomoc, w stanie krytycznym trafia do szpitala. Jej obrażenia są jednak bardzo poważne. Po 8 dniach, 20 maja 2020 roku, Agnieszka odchodzi. Po przybyciu na miejsce mundurowi zabezpieczają wszelkie możliwe ślady. Próbują ustalić okoliczności, w których doszło do ataku. To, czy Agnieszka była przypadkową ofiarą, czy akcja była zaplanowana, czy sprawca to osoba, którą 35-latka znała, czy wręcz przeciwnie. Nie wykluczano, że mogła to być forma zemsty. W tym momencie nic nie jest oczywiste i jasne. To kim był sprawca? Również. Jeszcze tego samego dnia, w którym doszło do ataku, czyli 12 maja 2020 roku, dzieje się coś zaskakującego. Na policję dzwoni pewien mężczyzna, który informuje dyżurnego, że chwilę wcześniej zastrzelił kobietę. Nie podaje miejsca, w którym aktualnie przebywa. Mundurowi traktują to zgłoszenie bardzo poważnie. Postanawiają namierzyć telefon, z którego dzwonił. Okazuje się, że sprawca się go nie pozbył. Ustalają, że wspomniany mężczyzna ukrywa się między Bolesławcem a Chocianowem. Dzięki negocjacjom udaje się go nakłonić do poddania się i wyjścia z lasu. Zostaje przewieziony na komendę. Kolejnego dnia przedstawiony zostaje mu zarzut próby odebrania życia. Po kilku dniach zmieniono kwalifikację czynu na działanie z zamiarem bezpośrednim. Bardzo szybko przyznaje się do ataku przy ulicy Wielkiej Niedźwiedzicy. Zatrzymany mężczyzna to nikt inny jak były partner Agnieszki, Radosław RZ. Mężczyzna zostaje przesłuchany, wraz z kolejnymi jego słowami wiadomo coraz więcej, również w kontekście właściwego przebiegu wydarzeń. W przedstawionej przez niego wersji wiele faktów pokrywa się z ustaleniami śledczych. Pod wątpliwość poddano jednak jego intencje. Ze słów Radosława wynika, że nie planował zrobić niczego złego, a strzały to kwestia przypadku. Przez kolejnych kilka dni, czyli właściwie do dnia, w którym Agnieszka odeszła, bardzo często pytał o stan jej zdrowia. Chciał wiedzieć, czy kobieta przeżyje atak. Martwił się również o surowość kary. Zgodnie z decyzją sądu trafił do aresztu na 3 miesiące. W odniesieniu do zmienionych później zarzutów groziła mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Ale jak do jego wyjaśnień mają się ustalenia śledczych? W ramach dalszych czynności ustalony zostaje właściwy przebieg wydarzeń. Chociaż bardzo szybko okazuje się, że ta historia ma swój początek wiele tygodni wcześniej, a dzień tragedii to kulminacja wielu sygnałów, które niepokoiły do tego stopnia, że zostały nawet zgłoszone na policję. Ale od początku. Z relacji rodziny i znajomych Agnieszki i Radosława wynika, że od dłuższego czasu im się nie układało. Związek nie należał ani do spokojnych, ani do udanych. Coraz częściej dochodziło między nimi do kłótni, później nawet do rękoczynów. Mężczyzna miał być wręcz chorobliwie zazdrosny o swoją partnerkę. Często nie dotrzymywał słowa, zawodził, a kiedy coś szło nie po jego myśli, miał być porywczy i agresywny. Wspomniano również o pewnej sytuacji, która miała miejsce w Mielnie w 2018 roku. Agnieszka i Radosław pojechali wówczas na wspólny wypoczynek. Pewnej nocy kobieta zadzwoniła do swoich rodziców. Była zapłakana. Przeczuwając, że wydarzyło się coś złego, jej ojciec postanowił ją stamtąd zabrać. Agnieszka miała wówczas na rękach siniaki. Z opinii rodziny wynikało, że związek z Agnieszką miał być dla Radosława wygodny. Podobno wtedy, gdy potrzebował pieniędzy, kobieta mu pomagała. Była również na tyle ułożoną i odpowiedzialną osobą, że zadbała o takie podstawy jak mieszkanie czy samochód. Radosław miał z tego wszystkiego chętnie korzystać. Dzięki tej relacji, wieloma codziennymi zmartwieniami, takim jak chociażby dach nad głową, nie musiał się przejmować. Agnieszka kilkukrotnie próbowała zakończyć ten związek, jednak za każdym razem, jakimś sposobem, Radosławowi udawało się przekonać do zmiany decyzji i wszystko zaczynało się od początku. Być może 35-latka wierzyła w kolejne zapewnienia, że tym razem będzie inaczej, a może po prostu się go bała. Podobno Radosław w czasie, w którym byli parą, miał mieć w sobie coś, co przyciągało kobiety.
Być może Agnieszka również uległa temu wrażeniu. Jak się okazało, bardzo złudnemu. W kwietniu 2020 roku Agnieszka postanowiła ostatecznie zakończyć relację z Radosławem. Nie chciała rozmawiać, wyjaśniać, słuchać kolejnych obietnic, ale i kolejnych prób jej zastraszenia. Radosław nie odpuszczał. Równie często zapraszał ją na randki, proponował spotkania, co groził. Próbował na różne sposoby odzyskać jej zaufanie. Tym razem było jednak inaczej, bo ani prośby, ani groźby nie pomagały. Nawet te dotyczące odebrania jej życia. Decyzja Agnieszki była ostateczna i nieodwołalna. Radosław nie mógł się z tym pogodzić. Stał pod jej oknami, nie dawał o sobie zapomnieć. Za wszelką cenę chciał nawiązać z nią kontakt i sprawić, by do siebie wrócili. Nie widział tego, że jego zachowanie przynosi odwrotny efekt. 12 maja Radosław RZ postanowił za wszelką cenę doprowadzić do spotkania. Zaczaił się w pobliżu miejsca zamieszkania 35-latki. Czekał, aż kobieta wróci z pracy. Po raz kolejny chciał spróbować przekonać ją do powrotu. Powiedzieć, że nie wyobraża sobie dalszego życia bez niej. Mimo, że minęło kilka tygodni od rozstania, nie mógł, a może nie chciał pogodzić się z tym, że Agnieszka zaczyna nowy etap. Etap bez przewidzianego dla niego miejsca. Agnieszka zjawia się w pobliżu bloku, w którym mieszka. Zauważa Radosława, ale o wiele za późno. Mężczyzna wychodzi jej naprzeciw. Mimo, że ostatnią rzeczą, na którą ma wówczas ochotę, jest rozmowa z nim, to ostatecznie do takiej dochodzi. Ma trwać kilkadziesiąt minut, jednak Agnieszka nie zaprasza mężczyzny do mieszkania. Radosław nie daje za wygraną. Nadal próbuje przekonać Agnieszkę do tego, że powrót jest idealnym dla obojga rozwiązaniem. Kobieta jest innego zdania, a nawet więcej. Mówi wówczas, że jest już w nowej relacji, a rozdział podpisany imieniem Radosława jest już dawno zamknięty. Być może była to prawda, a być może liczyła, że informacja o nowym partnerze zniechęci mężczyznę do tego stopnia, że da jej upragniony spokój i pozwoli jej się od siebie uwolnić. Dzieje się jednak coś, czego nikt będący w takiej sytuacji zupełnie by się nie spodziewał, bo to właśnie wtedy Radosław wyciąga ukryty pod ubraniem, dokładniej za paskiem spodni, zakupiony dzień wcześniej rewolwer prochowy. Z odległości około metra oddaje dwa strzały. Jeden z nich rani Agnieszkę. Kula trafia prosto w głowę. Drugi strzał jest niecelny. Kula zatrzymuje się w drzwiach prowadzących do piwnicy. Agnieszka upada. Radosław z kolei ucieka. Nie próbuje udzielić pomocy, nie sprawdza, czy kobieta jeszcze żyje. W wyniku powstałego huku jeden z mieszkańców bloku wybiega na klatkę i odnajduje ranną kobietę. Wezwane zostają odpowiednie służby. Ponieważ jedna z kul utkwiła w jej ciele, konieczna była natychmiastowa operacja. Wyjęto pocisk, który następnie przekazano policji do dalszych badań. Stan Agnieszki jest wówczas krytyczny. W międzyczasie Radosław dzwoni na policję, by poinformować o tym, co zrobił. Po kolejnych 8 dniach Agnieszka przegrywa swoją najtrudniejszą w życiu walkę. Walkę o życie. W Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przeprowadzona zostaje autopsja. W kwietniu 2021 roku prokuratura okręgowa w Legnicy skierowała do sądu akt oskarżenia. W oparciu o zgromadzone w sprawie dowody oskarżono Radosława RZ o odebranie życia Agnieszce. Zdaniem śledczych mężczyzna działał z zamiarem bezpośrednim. Umotywowano to tym, że z bliskiej odległości oddał w jej kierunku dwa strzały z repliki rewolweru czarnoprochowego kaliber 44. Podobno na ten konkretny egzemplarz nie musiał mieć pozwolenia. Radosław zapłacił za niego 2000 zł. Rozpoczyna się proces. Na jaw wychodzą kolejne przerażające fakty, chociaż Radosław sprawia wrażenie dość zrelaksowanego i spokojnego. W taki sposób wysłuchał zeznań świadków, w tym również rodziców Agnieszki. Chociaż szyderczych uśmiechów podobno również nie zabrakło. W ramach kolejnych działań i kolejnych czynności
Wychodzi na jaw, że kilka dni przed tragedią Agnieszka zgłasza na policję to, że Radosław ją zastrasza i jej grozi. Wcześniej miała zwierzyć się ojcu z tego, że obawia się o swoje życie. Mamie o tym nie powiedziała. Nie chciała jej martwić i stresować. Mężczyzna polecił, aby zgłosiła ten fakt na policję. Chciał nawet z nią pojechać, ale Agnieszka stwierdziła, że załatwi to sama. Jak mówiła, tak zrobiła. Policja przyjęła zgłoszenie, jednak jak się okazało, nic z nim nie zrobiła. Mimo że minął blisko tydzień od dnia, w którym Agnieszka była na policji, to nie wykonano czynności, które mogłyby zapewnić jej bezpieczeństwo, a tym samym ocalić życie. Nie pomogło przesłane mundurowym zdjęcie, bo nikt nawet do niej nie zadzwonił. Wspomniane zdjęcie otrzymała od kolegi, który z kolei dostał je od Radosława, który najprawdopodobniej chciał pochwalić się swoim zakupem. Widoczna była na nim broń. Mimo dość niepokojącej sytuacji, nie została ona zgłoszona. Poza Agnieszką, ani wcześniej, ani później, nikt tego nie zrobił. Zapewne dlatego, że nie sądzono, że Radosław tak szybko swoje słowa i groźby wprowadzi w życie. W tej sprawie toczyło się odrębne postępowanie. Wzięto pod uwagę zachowanie policjantów po tym, jak Agnieszka złożyła zawiadomienie o groźbach. Weryfikowano, czy doszło do niedopełnienia obowiązków przez policjantów. Prokuratura miała sprawdzić, czy zastosowano wszystkie konieczne w takich przypadkach procedury. Nie podawano jednak wielu informacji o postępach, tłumacząc się dobrem śledztwa. W międzyczasie ojciec 35-latki próbował przemówić Radosławowi do rozsądku. Prosił go, by przestał zastraszać i nękać, by przyjął wreszcie prawdę i pogodził się z tym, że to definitywny koniec związku z jego córką. Rozmowa niestety niczego nie zmieniła. Okazuje się, że groźby i zdjęcia to jeden z wielu alarmujących sygnałów. W czasie procesu wychodzi na jaw, że Radosław przygotowywał się do przestępstwa. Mężczyzna miał sprawdzać w internecie, jak wygląda życie w więzieniu, czy z broni, którą chciał kupić, można komuś odebrać życie. Mężczyzna odpierał te słowa tym, że takie informacje potrzebne mu były po to, by targnąć się na własne życie. Bo jego zdaniem to, co się wydarzyło w maju 2020 roku, to wypadek. Ponadto wysyłał znajomym wiadomości, z których jasno wynikało, że może zrobić Agnieszce coś złego. Twierdził, że nie pozwoli na to, by Agnieszka była z kimś innym, że szybciej odbierze jej życie. Z SMS-ów wynikało, że rozważał oblanie ją kwasem, potrącenie samochodem czy nawet tirem, a jeśli się nie pogodzą, to ją zastrzeli, bo ma dość. Ponadto kilka dni przed atakiem na Agnieszkę usunął konta w profilach społecznościowych. Wśród znajomych nazywał ją dyktatorką. Podobno dlatego, że to ona dyktowała mu warunki. Innym mówił, że niedługo zrobi coś, w związku z czym będzie o nim głośno. Słowa okazały się prorocze. Z kolei samej Agnieszce w trakcie rozmów telefonicznych groził, że odbierze jej życie w taki sam sposób, w jaki odebrano je prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. 14 stycznia 2019 roku, w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zaatakowano go nożem, w wyniku czego stracił życie. To wszystko podważało działanie w afekcie, a wręcz przeciwnie. Nasuwało wnioski, że mężczyzna działał w sposób zaplanowany i zorganizowany. Ponadto, chwilę po ostatecznym rozstaniu, Radosław, najprawdopodobniej z zemsty, założył Agnieszce konto na portalu randkowym. Wstawił jej zdjęcie, podał prawdziwe dane, w tym numer telefonu, dołączył także fikcyjne zdjęcia intymnych części kobiecego ciała, w związku z czym otrzymywała telefony z sugestywnymi propozycjami. Kolejne ważne w sprawie fakty pozwalają jednoznacznie ocenić, czy słowa Radosława odnośnie przypadkowego postrzelenia są prawdziwe. Jak sam twierdził, jego zachowanie miało być swego rodzaju manifestem. Chciał w spektakularny sposób pokazać, jak mu na niej zależy. Podobno nie chciał nikomu niczego złego zrobić, a jeśli już, to sobie. Z jego zeznań wynikało, że kiedy przystawił lufę do swojej głowy, Agnieszka miała próbować mu ją wyrwać i tak doszło do postrzelenia. W
trakcie procesu pokazywał nawet sposób, w jaki trzymał broń. W innej wersji opisał, że chciał strzelić tylko w drzwi do piwnicy. Ewidentnie mieszał się w zeznaniach. Jego wyjaśnienia brzmiały, cytując: zeszliśmy się w klatce bloku. Wziąłem ten rewolwer ze sobą na klatkę. Miałem go schowanego z tyłu w spodniach za paskiem. On nie był widoczny z zewnątrz. Wyciągnąłem rewolwer zza pleców, odbezpieczyłem kurek, a następnie prowadząc go w stronę swojej głowy, gdy miałem go na wysokości swojego pasa, lufą w kierunku Agnieszki, która stała naprzeciwko mnie w odległości jakiegoś metra, może półtora metra, ona trąciła mi swoją ręką moją prawą rękę. Nie wykluczam nawet, że nacisnęła na spust. I wtedy rewolwer wypalił, trzymany przeze mnie w tym momencie na wysokości pasa. Wypalił w jej kierunku. Nie mam pojęcia, w którym kierunku skierowana była lufa. Wiem, że były dwa strzały. Broń chyba jeszcze odbezpieczyłem. Chciałem się zastrzelić. Ale był hałas na klatce schodowej i strzeliłem w drzwi do piwnicy, żeby nikomu nic się nie stało. Z kolei Agnieszkę ocenił jako osobę bardzo emocjonalną. Twierdził, że podczas kłótni starał się schodzić jej z drogi, a kiedy ona chciała go uderzyć, próbował zatrzymać atak i łapał ją za ręce. Że nie mógł jej uderzyć, bo była dwa razy mniejsza od niego. Ponadto zeznał, że sam ma dziecko i domyśla się, co rodzice Agnieszki czują, że nigdy nie dopuściłby się takiej krzywdy. Padło z jego ust słowo przepraszam, skierował je również do swojej mamy. Ciężko stwierdzić, czy Radosław chciał przedstawić siebie w roli nieszczęśliwie zakochanego, czy może nawet jego celem była próba wywołania współczucia. Bo w jego wyjaśnieniach nie zabrakło również słów o trudnej przeszłości, nieudanym związku, w którym miał zostać zdradzony, co miało skutkować pewnym rozchwianiem emocjonalnym, chorobliwą zazdrością i desperacją. Nie widząc innego rozwiązania, postanowił kupić broń. Miał ją naładować dzień przed tragedią, by, jak sam mówił, sprawdzić, jak bezpiecznie jej użyć. Miał pojechać za miasto, by postrzelać do betonowych bloczków. Rewolwer określił zabawką dla chłopców. Każda z jego wersji została wykluczona przez specjalistów. Lekarz wykonujący autopsję stwierdził, że mimo że przypadkowe postrzelenia się zdarzają, to w odniesieniu do Agnieszki o takim nie może być mowy. Obrażenia definitywnie to wykluczają. Stwierdził, że przy założeniu, że w kluczowym momencie Agnieszka stała, to w chwili oddania strzału broń musiała być uniesiona nad jej głową mniej więcej 20-30 cm i pionowo skierowana w dół. Wykluczył taki sposób użycia broni w czasie szamotaniny. Poza tym na ciele Agnieszki nie było żadnych śladów świadczących o tym, że się broniła. Tak, jakby szamotaniny, o której Radosław wspominał, w ogóle nie było. Te zeznania zburzyły wersję o przypadkowym użyciu pistoletu. Ponadto wypowiedzieli się również specjaliści w zakresie poczytalności w chwili popełnienia przestępstwa. Z ich opinii wynika, że Radosław RZ w chwili popełnienia czynu nie miał zniesionej ani ograniczonej poczytalności. Z opinii wynikało również to, że podejmując decyzję, kieruje się doraźną potrzebą, nie zwracając uwagi na konsekwencje. Szybko się oswaja z nowym otoczeniem, ale nie potrafi utrzymać bliskich, dłuższych związków z innymi. Relacje te są płytkie, traktuje je instrumentalnie. Poza tym chętnie manipuluje własnym wizerunkiem, by przedstawić siebie w jak najbardziej korzystnym świetle. Ma również tendencję do pomniejszania własnych, negatywnych zachowań. Z kolei agresywne zachowanie wobec Agnieszki oceniono jako efekt zaburzonej osobowości, a nie jako gwałtowne wyładowanie negatywnych emocji wywołanych nagłym czynnikiem sytuacyjnym. W czasie trwania procesu pojawiły się również informacje, jakoby Radosław oszukał inne kobiety. Na jednym z portali pojawiły się komentarze sugerujące, że jest on oszustem matrymonialnym, który w tym samym czasie umawiał się z wieloma kobietami, każdą stawiając w roli najważniejszej i od każdej uzyskując określone korzyści materialne. Swego czasu zapytano o ten fakt rzecznika prasowego prokuratury okręgowej w Legnicy. Poinformował on, że inne poszkodowane osoby się nie zgłosiły. Ofiarą miała być jedynie Agnieszka.
Z kolei z zeznań osoby związanej ze sprawą wynikało, że Radosław znęcał się również nad swoim niepełnosprawnym bratem. Jako przykład podano to, że nagrał go w dość intymnej sytuacji, a nagranie pokazywał znajomym. Śmiał się i szydził z tego, co udało mu się zarejestrować. Co do wyroku, to mógł on być tylko jeden. Na podstawie zebranego materiału dowodowego stwierdzono, że nie ma żadnych okoliczności łagodzących, że Radosław RZ działał umyślnie i zaplanowanie i nie zasługuje na łagodniejszą karę niż dożywocie. Stwierdzono wówczas, że jego wyjaśnienia stanowiły jedynie linię obrony, która zmierzała do uniknięcia odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwa. Zdaniem mamy Agnieszki, która była obecna na sali w chwili ogłoszenia wyroku, zasądzona kara jest najsprawiedliwszą z możliwych, chociaż towarzyszyły jej pewne obawy. A dotyczyły apelacji, którą obrona złożyła, twierdząc, że wyrok nie jest słuszny, bo nie uwzględniono ich zdaniem istotnych dla sprawy okoliczności, które były przez nich podnoszone. Wnioskowano o ponowne rozpatrzenie sprawy lub zmianę kwalifikacji czynu oraz o uniewinnienie Radosława RZ. Radosław RZ przyjął wyrok ze spokojem i pełnym zrozumieniem, chociaż najbardziej interesował go okres, po upływie którego będzie mógł się starać o przedterminowe zwolnienie. Sąd poinformował go o tym, że jeśli werdykt się uprawomocni, to będzie to możliwe po upływie 25 lat odbywania kary. 3 marca 2023 roku w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu odbyła się rozprawa apelacyjna. Wezwano wówczas świadka, jak się okazało znajomego Radosława, do którego miał dzwonić krótko po tragedii. Kiedy zadano mu pytanie dotyczące tego, o czym wówczas rozmawiali, świadek stwierdził, że nie pamięta. Z kolei Radosław RZ stwierdził, że nie wie, kim jest świadek. Pojawiła się więc wątpliwość, czy wezwano właściwego człowieka. Kiedy zostało to potwierdzone, obrona Radosława postanowiła wykorzystać fakt tego najprawdopodobniej chwilowego zaniku pamięci i złożyła stosowny wniosek o ponowne zbadanie mężczyzny przez biegłych w zakresie psychologii i psychiatrii. Po krótkiej naradzie sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek. Wskazano datę 31 maja 2023 roku jako tą, do której biegli mają sporządzić właściwą opinię. Obrońcy podnieśli kwestię tego, że Radosław RZ wezwał pogotowie ratunkowe. Wspomniano również o tym, że w wiadomościach do kolegi opisał to, że w chwili popełnienia przestępstwa nad sobą nie panował, jednak nie chciał zrobić Agnieszce krzywdy. Również to, że wielokrotnie wcześniej wspominał, że jest ona dla niego wszystkim. Powołano też biegłego informatyka, który ma za zadanie ustalić numery, z którymi łączył się Radosław RZ w dniu 12 maja 2020 roku, w jakich godzinach zostały wykonane i ile trwały. Ma on również zweryfikować połączenia przychodzące wraz z czasem ich trwania. Ważnym jest ustalenie, czy numer świadka, którego Radosław nie rozpoznał na sali rozpraw, jest zapisany w jego książce adresowej. Krótko mówiąc, ma to na celu zweryfikowanie, czy do rozmowy, o której była wówczas mowa, w ogóle doszło, oraz dokonanie oceny wiarygodności słów zarówno Radosława, co i wspomnianego świadka. W tym przypadku wskazano czas na sporządzenie opinii do 15 sierpnia bieżącego roku. Wszystko ma na celu udowodnienie, że to, że Agnieszka zginęła, było kwestią wypadku. Nasuwa się więc jedno pytanie, które podnoszą również rodzice kobiety. Dlaczego padł drugi strzał? Rodzice Agnieszki oceniają to jako próbę przedstawienia Radosława RZ jako człowieka zaburzonego, wymagającego leczenia i w takiej formie odbywającego karę, co ich zdaniem znacznie by ją złagodziło. Natomiast problemy z pamięcią poddane zostały pod wątpliwość, bo tego, że Radosław RZ świadomie udawał, że nie rozpoznał świadka, wykluczyć wówczas nie było można. Ojciec Agnieszki czuje się podwójnie zraniony, bo nie dość, że Radosław RZ odebrał mu jego jedyną córkę, to wiele wskazuje na to, że trafiając do więzienia, będzie miał zapewniony byt m.in. z jego podatków, co uważa za dodatkową karę. A jak wynika z danych z 2022 roku, miesięczne koszty utrzymania więźnia nie są najniższe.
szacunkowo przyjmuje się, że są to kwoty od 3150 zł do nawet około 5000. Niemniej jednak proces został przedłużony o kolejnych kilka miesięcy. I chociaż od tragedii minęło ponad 3 lata, to ostatecznego wyroku sądu nadal nie ma. Kolejny termin rozprawy ustalono na październik 2023 roku. Jeśli można powiedzieć, że z tej tragedii wyniknęło coś dobrego, to niewątpliwie jest to uratowanie życia 4 innym osobom. Rodzice Agnieszki, wiedząc, że całe życie pomagała innym, zgodzili się na pobranie organów córki do przeszczepu. Sprawa Agnieszki wstrząsnęła całą Polską. Życie traci młoda kobieta. Sprawcą okazuje się jej były partner. Do zbrodni dochodzi tylko dlatego, że chciała odejść i zacząć życie od nowa. Bez chorobliwej zazdrości, osaczania, nękania i zastraszania, których w pewnym momencie było już tyle, że postanowiła zgłosić to na policję. Niestety, pomoc nie nadeszła na czas. I spokojne życie, pełne pasji, marzeń i celów, przynajmniej na początku związku przepełnione uczuciem, zostaje zniszczone, a w efekcie odebrane. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam Was do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Przypominam o możliwości wspierania kanału, a także o grupie na Facebooku i profilu na Instagramie. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.